realny sprawdzian przed tym meczem w Chorzowie, no to jak ten sprawdzian według trenera opinii wypadł w tym spotkaniu? Czy ja bym nie nazwał tego generalnym sprawdzianem, po prostu jest to trochę inna forma treningu dla nas. Chciałem przyjrzeć się przy przeciwniku po prostu, jak wyglądają zawodnicy, jacy są w dyspozycji, szczególnie ci, którzy wrócili z różnych reprezentacji, którzy nie trenowali tutaj z nami. Także po to mi było potrzebne i po to, żeby drużyna zagrała w pełnym składzie właśnie taki test mecz. Jak on wypadł? No muszę powiedzieć, że na pewno na plus, natomiast w pierwszej połowie byliśmy bardzo nieskuteczni, mieliśmy problemy z tym, żeby zdobyć bramkę 0-0 i muszę pochwalić przeciwnika za bardzo dobrą organizację gry i konsekwentną grę. Na takim poziomie to chyba rzadko, żeby drużyna była tak dobrze zorganizowana, także gratulacje dla drużyny Tenchi Boys, natomiast to nam trochę zabrakło silniejszych pod bramką i Michał Kucharczyk i Kuba Kosecki mieli sytuację, ale nie potrafiliśmy zdobyć bramki. Natomiast jeżeli chodzi o organizację gry w pierwszej połowie, to było poprawne. Natomiast w drugiej połowie no, przeciwnik był już trochę zmęczony i to było widać, że było nam łatwiej stwarzać tę sytuację. Kilka takich akcji, na jakie liczę w tych ważnych meczach w wykonaniu Radowicza, Liboi, Manu, Rybusa. Widać, że są w dobrej formie, w dobrej kondycji. Także dla mnie to było bardzo, bardzo taki istotny moment tego mikrocyklu i cieszę się, że no, czy się skończyło bez kontuzji, to się okaże, bo w przypadku Ariela Borusika ta ostatnia minuta może się okazać wyraźnie. Pamiętasz, ta przerwa związana z reprezentacją podziałała skutecznie na zespół, czy jak pan teraz tą przerwę? No za wcześnie teraz, żeby to ocenić. Na pewno plusem jest to, że gramy dopiero mecz w niedzielę. To na pewno nam pomoże. Dopiero dzisiaj tu przyjechał właśnie Michał Żyro i Rafał Polski, także dopiero oni teraz przyjechali i jutro dopiero po raz pierwszy będą z drużyną trenować. Także przed nami jeszcze dwa dni, gdzie będziemy mogli potrenować pewne elementy i myślę, że to jest wystarczająco dużo czasu, żebyśmy nie popełnili tego błędu, co po ostatniej przerwie na kadrze i mam nadzieję, że w Chorzowie po prostu wyjdziemy na boisko i będziemy walczyć o zwycięstwo. A z gry dublerów w pierwszej połówce pan jest zadowolony? Tak. Mimo wyniku, tak. Mimo wyniku? A tak. Kogo by pan wyróżnił? Ktoś zbliżył pierwszą jedenastkę? W pierwszej połowie kogo bym wyróżnił? Proszę pana, przede wszystkim bym wyróżnił trzech zawodników. To jest Rzeźniczak, Łukasik i Kosecki. Panie trenerze, nie zobaczyliśmy dzisiaj Kuby Wawrzyniaka. Dostał dzień wolnego, czy coś tak, się stało? Tak, Kuba ma dzisiaj dzień wolny. Czy była to żywy reprezentacja? No, jeżeli będzie dobrze wyglądał w tych treningach jutro i pojutrze, to tak, bo nic mu nie dolega. Jest w pełen werży i ochoty. Wie pan, czy nie, dowiedział się dosłownie później przed meczem, że tak na tej nowej pozycji. Myślę, że bardzo obiecujący. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze. Oddawaj.